Dzień dobry, witam Państwa w kolejnej odsłonie programu Za obrazem. Ja jestem Karolina Ciesielska, jesteśmy w naszym studio NWR TV w Kinogramie, a moim dzisiejszym gościem jest jeden z najlepszych polskich tenisistów w historii i jeden z pierwszych polskich kolekcjonerów, pan Wojciech Fibak. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Ja muszę przyznać, że jako miłośniczka sztuki najpierw poznałam pana jako kolekcjonera i właściciela jednej z najlepszych polskich prywatnych kolekcji sztuki, a dopiero potem musiałam się doedukować, jeśli chodzi o pana osiągnięcia tenisowe. Ale skoro właśnie już wspomniałam te dwie dyscypliny, czyli sztukę i tenisa, chciałabym zacząć od takiego pytania, czy zakup dzieła sztuki, czy kolekcjonowanie generuje podobne emocje, co wygrany mecz tenisowy? To coś jest, bo jest i jakaś rywalizacja, konkurencja z innymi rywalami na korcie, a innymi kolekcjonerami w zbieraniu obrazów. No coś w tym jest. Jest jakieś przeżycie, są również ludzie, czyli tu publiczność, tu znowu jakieś muzea w tle, galerie, artyści. Na korcie tenisiści, no dwa różne światy niby, ale co się łączy, ale chyba ten taki smaczek pewnej rywalizacji, no i to przeżycie, o którym pani mówi, gdy na korcie się zdobywa jakiś punkt, czy gem, czy set, a znowu w życiu obraz, czy rzeźbę, no to są podobne emocje. Pan bardzo szybko zaczął tę sztukę kolekcjonować, bo pierwszy obraz pan kupił mając 19 lat zaledwie i on podobno był tak duży, że nie zmieścił się w domu i trafił do garażu. Co to był za obraz i przede wszystkim, co w tym obrazie było takiego, że zdecydował się pan go kupić? Pani Karolina, widzę, że pani jest świetnie przygotowana. Tak, jako 19-latek oczywiście zdobyłem samochód 10-letniego Volkswagena, którego przywiozłem wtedy z RFN-u. Młodzi ludzie nie wiedzą, co to takiego, czyli te Niemcy zachodnie, rozdział na wschodnie i zachodnie. Także z niego byłem bardzo dumny i w tym samym czasie też zainwestowałem jakieś moje małe oszczędności tenisowe, również w sztukę, w obraz przypominający trochę może Teresę Pongowską. To był obraz figuratywny, ale taki też nie do końca czytelny. Niespecjalnie znanego, no bo nie stać by mnie było artysty, ale bardzo mi się podobał. Zakupiłem go w Poznaniu i faktycznie wylądował w garażu moich rodziców, bo to było jedyne miejsce, gdzie się zmieścił. Ale chlubnie przyniósł najlepszy wynik w aukcji charytatywnej na odnowę barokowej fary poznańskiej. Taka aukcja się odbyła i wiele tysięcy złotych, jako pewnie może się też komuś bardzo podobał, ale i na pewno, ale też jako pierwszy obraz z mojej kolekcji uzyskał jakąś wartość. Aukcja charytatywna, miło mi, bo poprzedni rozmówca wspominał, że zakupił znany fryzjer, pan Schmidt, zakupił rakietę tenisową na aukcji charytatywnej, którą oferowałem na aukcję charytatywną na pomoc chyba hospitalizacji dzieci i takie, także z drugiej strony też ciekawe spotkanie w tym studiu. Czyli ta sztuka i tenis cały czas się przenikają, między innymi na aukcjach charytatywnych, ale wspomniał pan tutaj garaż swoich rodziców i tak. To właśnie od rodziców, a szczególnie od pana mamy przejął pan chyba tą miłość do pięknych przedmiotów, do sztuki, bo pana mama kolekcjonowała i porcelanę, i meble Biedermeier. Czy to właśnie ona zaraziła pana tą wrażliwością na sztukę i piękno? Tak, na pewno. I często mama zabierała mnie ze sobą, kiedy odwiedzała różne antykwariaty i oglądaliśmy razem różne ważne obiekty, przedmioty. Mama z pasją kolekcjonowała właśnie miśnieńską porcelanę i ten styl Biedermeiera, ale oczywiście oryginalne, bo często się mówi, że są meble z epoki, czyli te oryginalne, no i stylowe, czyli już jakieś naśladownictwo, późniejsza produkcja. No, mama starała się zdobywać meble z XIX wieku, początku XX Biedermeiera
i kilka pozycji do dzisiaj w domu rodzinnym w Poznaniu przy Alei Wielkopolskiej się znajduje. A tata zabierał z kolei pana do muzeów, zgadza się? Tak, i prosił, abym jakieś notatki sporządzał z tego, co mi się podoba. Byłem oczarowany wtedy, najbardziej podobały mi się pędzące konie Chełmońskiego, czy konie Maksymiliana Gierowskiego, jakieś takie sceny polowania lub zasadzka. Pamiętam, kilku żołnierzy na koniach czeka. Tego rodzaju malarstwo mi najbardziej się podobało, no i opisywałem je do dzisiaj w moich tam różnych notysikach małych, gdzie się pojawiają tego rodzaju spostrzeżenia. Tak na poważnie kolekcjonowaniem zajął się pan w latach 80. i wtedy zwrócił się pan ku takiemu kierunkowi w sztuce, jakim jest Szkoła Paryska, École de Paris. Dla widzów, którzy nas oglądają, to są polscy artyści żydowskiego pochodzenia, którzy tworzyli głównie na początku XX wieku. Co w pracach takich artystów jak Leopold Gottlieb, Zygmunt Menkes czy Tadeusz Makowski wtedy pan, do pana przemawiało, że zdecydował się pan tę kolekcję rozpocząć? Tak, no wszystko to jest oczywiście z jednej strony proste, z drugiej strony skomplikowane. Tadeusz Makowski nie był częścią École de Paris. École de Paris to byli przeważnie artyści pochodzenia żydowskiego, których pani wymieniła, tacy jak Leopold Gottlieb, czy Melamuter, czy Eugeniusz Zak. Natomiast Olga Boznańska, Tadeusz Makowski, Pankiewicz, Podkowiński, później kapiści, którzy dojechali do Paryża, to oni byli częścią jak gdyby szkoły paryskiej. Kiedy wystawiałem w latach późnych 90., miałem ponad 20 wystaw mojej kolekcji w różnych polskich muzeach, to rozdzielaliśmy właśnie na École de Paris, czyli tę część jak gdyby polsko-żydowską, i na szkołę paryską, gdzie właśnie takie dominowały takie nazwiska jak Tadeusz Makowski, czy Władysław Śliwiński, Olga Boznańska, ale również dołączaliśmy do tego pracę Piotra Michałowskiego, bo on też studiował w Paryżu, przebywał, czy nawet Jacka Malczewskiego, a szkołę paryską z Kislingiem, Zakiem, Melomuter, Haydenem, bo to Henri Hayden, czyli Francuz, ale tak naprawdę Henryk Haydn. I podobnie Mondschein, bo on tak sygnał, a we Francji Mondzain, Moise Kisling, ale to Mojżesz. No i skoncentrowałem się na tym, ale wcześniej zbierałem pracę Henryka Musiałowicza w Warszawie i również zbierałem grafiki bardzo ostro światowe, Picassa, Legera, Matissa nawet rysunki, i dotarłem do tej szkoły paryskiej, która zdominowała na kilkanaście lat moją wizję kolekcjonowania, mimo że kilka wyjątków nastąpiło, choćby takich jak ten pan, który tutaj, nie moja osoba, tylko dzieło Fangora. Tak, tutaj za nami jest praca Wojciecha Fangora, który również jest ważną częścią pana kolekcji, ale to właśnie chyba te lata 80., 90., kiedy pan mieszkał w Nowym Jorku, w Paryżu, to był ten czas, kiedy właśnie Wojciech Fangor między innymi był zacząłem, ważną postacią. Aż sam nie mogę uwierzyć, ale pierwsze prace Wojciecha Fangora kupiłem na aukcjach w Nowym Jorku w Christie's Sotheby's w latach 80. Czyli były wyjątki z tej École de Paris bardziej tradycyjnej i takiej formalnej. Urywałem się do sztuki współczesnej. Wtedy też zdobywałem pierwsze prace Jana Lebensteina. Wtedy mieszkał w Paryżu. Prawda? Mieszkał w Paryżu, ale też od niego nigdy żadnego obrazu się mi nie udało zakupić. Nawet były takie różne plotki, historie, że bo ja nie piję, nie spożywam alkoholu, a on lubił biesiadować do późnej nocy i tak niby twierdzono, że ci, którzy z nim byli tam później wieczorem i popijali trochę, i kiedyś skonfrontowałem, bo bardzo się lubiliśmy, zapytałem: panie Janie, no a jak to jest, bo słyszę, że inni, którzy z panem siedzą, kiedy ja już o tej 11, 12 się rozstajemy, a podobno pan. O, mówię: panie Wojtku, oni do mnie dzwonią o pierwszej, drugiej, następnego dnia, kiedy się budzę. I ja mówię: co? On kupi, ten obraz chce odebrać, który kupiłem. Jaki obraz? Nic. Także mówi: proszę nie wierzyć w takie plotki. Ale jeśli chodzi o Wojciecha Fangora, to też mi się jedna ciekawa historia obiła o uszy. Mianowicie, jak panowie przeszli na ty?
Jak to było? Tak, przy 50. obrazie, przy 50. akrylu, oleju Van Gogha, do niego przedzwoniłem, on takim charakterystycznym głosem odpowiedział: halo, słucham, bo taki dwumetrowy pan, po takim bardzo poważnym, ale nie, pełen ciepła, dobroci, nieprzeciętnej inteligencji, kilka języków, no, niezwykła postać. W ogóle mieliśmy szczęście i mamy dalej do artystów polskich, nie, to niezwykłe postaci. Dzień dobry Wojciechu. A kto mówi? Ja mówię: Wojciech, dzień dobry, tu Wojtek. A już wiem, masz mój 50. obraz. A zawsze byliśmy na panie Wojtku, panie Wojciechu. Czyli no dopiero i, przy 50. Tak, bo on powiedział, że jeżeli zdobędę 50. pracę, to wtedy przejdziemy na ty. Także taka rozmowa się odbyła. Już pan trochę wspomniał o tych artystach zagranicznych, bo jako że mieszkał pan dużo w świecie, też bardzo dużo pan podróżował, to pewnie ci zagraniczni artyści też byli ważni. Gdzieś tam w orbicie poznał pan wielu galerzystów, też poznał pan tych artystów osobiście i myślę, że takie dwa nazwiska, które przychodzą na myśl tutaj, no to jest Andy Warhol i Basquiat, które też są ważne w tej kolekcji. Tak, jak to było z tymi artystami? Bywałem w pracowniach i Jaspera Jonesa, w Trajbece, przy blisko Houston Street, bywałem w różnych innych, ale tak no, te dwa nazwiska no, bardzo się wyróżniają. I Andy Warhol, kiedy przechadzał się po moim domu pod Nowym Jorkiem i właśnie oglądał te prace Eco de Paris, to stanął przed Eugeniuszem Zakiem, bo on był bardzo cichy, nieśmiały, i powiedział: but this painting, this is not Polish. Ja mówię: nie, mówię: tak, Eugeniusz Zak, pochodzenia żydowskiego, urodził się na Białorusi, ale tak, no, był częścią Eco de Paris. On mówi: this is French, very French. Tak, to, czyli miał od taki razu mały, poznał, miał taki mały akcent. Eco de Paris. Zachwycał się Dobkowskim, bo akurat w takim olbrzymim pomieszczeniu już wtedy, bo to jednak Warhol zmarł w takim 88, myślę, 7, no to czyli już w latach 80. zdobyłem taką kolekcję z Los Angeles, tam były prace Pongowskiej, mimo że tak jak pani mówiła, koncentrowałem się na tym Eco de Paris, to jednak wtedy udało mi się taką kolekcję zakupić i tam były dwie prace właśnie Dobsona, czyli Jana Dobkowskiego. No to i zachwycił się Warhol, mówi: but this is pure pop art, to jest New York. Wiem, tak, bo Dobkowski przebywał na stypendium przez rok czy dwa w Nowym Jorku, no i zaczął malować takie właśnie, powiedzieć, takie bardzo surrealistyczne, popartowskie postaci, pokręcone, pełne erotyzmu i to się bardzo spodobała ta praca. Ja do dzisiaj mam tę pracę w swoich zbiorach, jest pokazywana właśnie. Na tej wystawie w Toruniu. Właśnie pani... ja teraz o tej wystawie, właśnie z Nowego Jorku przeniesiemy się na chwilę do Torunia, bo tam teraz jest wystawa części kolekcji pana Wojciecha Van Gogha i tam z kolei na pierwszy plan można powiedzieć, Wojciecha że... F. Wojciecha F. F, ale nie Van Gogha. Boże, Fibaka, tak oczywiście. A często mnie... Wojciecha Fibaka, już za dużo o tym kiedyś Van Gogha Mick Jagger było. Się pomylił, zabrałem go na targi, byliśmy na targach Freeze, I chciałem mu pokazać stoisko bardzo znanego galerzysty, marszanda Jamesa Majora, który pokazywał Van Gogha. To było może z 5-6 lat temu właśnie na tych targach. No i tak podchodzimy i z daleka jest jak gdyby zatytułowany to całe to stand Wojciech Van Gogh. I on mówi: co ty prowadzisz mnie, co ty wystawiasz, ty malujesz? Mówi: przecież to twoje imię i nazwisko. Także, no to ja popełniłam ten sam błąd, ale faktycznie teraz w Toruniu można zobaczyć tą kolekcję Wojciecha Fibaka i tam na głównym planie jest nowe pokolenie z kolei, nowa generacja, jeszcze bardziej awangardowa, bo mamy Aleksandrę Waliszewską, Jakuba Ziłkowskiego, mamy Wilhelma Sasnala, mamy Agatę Kus. Ale ja chciałabym się zapytać właśnie, jak to się stało, że ten wektor
właśnie z takich klasyków współczesności, z tej École de Paris, nagle przeszedł w stronę nowego pokolenia. Jaki artysta pierwszy chwycił Pana za serce? Ogólnie to jest zasługa Pani, która tutaj nas obserwuje i słucha, czyli mojej partnerki Pauliny, która już od kilku lat próbowała mnie skierować, no ale taki byłem trochę oporny, mimo że wyczuwałem, że... Ale byłem tak związany już z klasyką współczesności, czyli z Tchórzewskim, Brzozowskim, Kantorem, Wróblewskim, Fangorem, Lebensteinem, Pongowską, wymieniać, że, ale również na przykład z Izabelą Gustowską, którą tak trudno, nie można jej zaliczyć do nowego pokolenia, czy z Dobkowskim, ale czyli takimi malarzami no, wyjątkowymi, artystami wyjątkowymi i już idącymi w taką mocną, jak gdyby teraźniejszość, współczesność. No i Paulina popchnęła mnie, udało jej się skierować w stronę Karoliny Jabłońskiej, od której jak gdyby zaczęliśmy. To były początki i później już lawina ruszyła i w takim tenisowym tempie przez 2-3 lata udało się nam zgromadzić kilkadziesiąt obrazów i właśnie około 70 obrazów eksponujemy, pokazujemy na tej wystawie łączonej z klasyką, gdzie tych klasyków jest więcej, ponad 100 i tak następuje takie zderzenie tego nowego pokolenia, czyli właśnie Agaty Słowak, Mikołaja Sobczaka, Emilii Kiny i tych, które Pani wymieniła, to Kręcickiego, partnera Karoliny Jabłońskiej, następuje takie zderzenie z klasyką, czyli wydawałoby się niebezpieczne dla młodych jeszcze w miarę artystów, bo zderzamy ich z ikonami sztuki polskiej, ze Strzemińskim, z Kantorem, z Fangorem. I czy oni wytrzymają? I się okazuje, że to malarstwo jest tak doskonałe, tak genialne, że ta konfrontacja jest bardzo ciekawa i tu nie chodzi o to, kto wygrywa, ale nowe pokolenie się broni i wskazujemy bardziej, że najważniejsze na tej wystawie właśnie jest to nowe pokolenie. Tam też już parę ikon się tworzy, bo warto tutaj wspomnieć chociażby o Ewie Juszkiewicz. Ja się tutaj pokuszę o takie tenisowe porównanie, że to jest taka malarska wersja Igi Świątek w tenisie. Świetnie. Wie Pani, że wiele razy używałem tego. O, no proszę. Dla tych, którzy nie znają Ewy Juszkiewicz, mówię, nie słyszeliście Juszkiewicz? Mówię, to jest Iga Świątek. No bo ona jest i reprezentowana przez ważną galerię Gagozian i sprzedaje już swoje dzieła za miliony, ale też podpisuje kontrakty z wielkimi markami luksusowymi, jak Louis Vuitton, dla której to marki stworzyła torebkę. No i tutaj na tej torebce akurat było jedno z takich jej bardziej znanych dzieł, czyli jej najbardziej znane dzieła to są te z zakrytymi twarzami. Je można było zobaczyć między innymi przy okazji Biennale Sztuki w Wenecji. Natomiast na wystawie w Toruniu jest coś innego, jest ten wcześniejszy okres jej twórczości. Co to są za prace i dlaczego warto właśnie przy nich przystanąć? No, dla mnie Pauliny to są kultowe prace, które pokazują jej warsztat niezwykły, i jej ten geniusz i talent i właśnie taką osobowość bardzo silną artystki, to choćby taka praca jak Moja klasa, czyli postaci młodzieży, dzieci, nastolatków z jej klasy. No, malowane, mnie to przypomina Mele Muter, Wróblewskiego, no niezwykłe, Makowskiego, no niezwykłe malarstwo. I zachwycamy się bardzo właśnie tym okresem, dlatego pokazujemy dwie mocne bardzo prace. Ta Moja klasa to jest praca taka prawie 3 metry na 2. Tak, ma Pani rację, bo Gagozian reprezentuje Ewę Juszkiewicz. IMG, największa agencja na świecie zajmująca się sportem, reprezentuje Igę Świątek. Gagozian oczywiście świetnie znam. To mój dobry kolega i od niego w latach 90. i nawet późnych 80. kupowałem Basquiaty, Jean-Michela Basquiata, jego obrazy. No i ale ogólnie też bardzo lubi tenis i często odwiedzałem jego dom w East Hampton, gdzie na jego korcie Eric Fischer, też taka gwiazda nowojorskiego tego okresu, tamtych lat 80.
z nim grywałem w tenisa. Także to jest wielka sprawa. Przypomnę, że również Piotr Uklański był reprezentowany przez wiele lat przez właśnie Lerego Gagosiana i wtedy też jego prace sprzedawały się za kilkaset tysięcy dolarów, a nawet jedna osiągnęła rekord aukcyjny polskiej sztuki wtedy, który później przebiła Tamara Łępicka, mianowicie milion dolarów. Czy to jest klucz do sukcesu młodych artystów, właśnie dobra reprezentacja, Pana zdaniem, na jako pewno, obserwatora ale tego to roku? Nie jest jakiś warunek, bo na przykład jedna z naszych ulubionych artystek, Agata Kus, nie ma żadnego kontraktu z galerią i nie reprezentuje żadna galeria i sobie świetnie radzi, nie tylko artystycznie, bo to wiadomo, ale również radzi sobie świetnie biznesowo, no, także... A jakie jeszcze inne prace, które znalazły się na tej wystawie, prace nowego pokolenia artystów, na które warto zwrócić uwagę? Którzy artyści jeszcze namieszają w tym świecie sztuki, Pana zdaniem? No tam jest taki podział, że mamy kilku nestorów tego nowego pokolenia. To jest Agata Bogacka, rewelacyjna artystka i pokazujemy jej taki kultowy okres, czyli te linearnie malowane, figuratywne postaci. Bardzo ważne prace. Obok Marcina Maciejowskiego, nawet kilka dni temu z nim się spotkaliśmy, jednego z naszych ulubionych artystów, bo nazywamy ich i Wilhelma Sasnala, bo to jest pewnego rodzaju klasyka tego nowego pokolenia. Oni są trochę starsi. Akurat, no i Piotr Uklański by też się do nich jak gdyby zaliczył. No a później, no to naprawdę proszę się zachwycać, jeżeli Państwo będziecie mieli okazję do Torunia dotrzeć, czy zdobyć ten katalog jakoś, to proszę się zachwycać i Karoliną Jabłońską, i Agatą Kus, i Agatą Słowak, i Tomkiem Kręcickim, i Moniką Falkus, i Emilią Kiną, jedyną, która z nowego pokolenia tego polskich artystów wybrała abstrakcję geometryczną, bo przeważnie inni artyści to jest jednak malarstwo figuratywne. No i wiele, wiele innych nazwisk, na pewno o kimś zapomniałem. Ale to wszystko też znajduje się w tym katalogu, no i oczywiście trzeba się wybrać. No Ziółkowski, tak, bo Ziółkowski, pani wspomniała. Tak. Jakub Julian Ziółkowski, myślę, bardzo ważny artysta, Radziszewski, Karol Radziszewski. Wspaniała praca obrazująca fryzjera Antoana, Polaka z pochodzenia, Antoniego, może pani pamięta, jak on się nazywał, Antoni, który taką karierę olbrzymią ze swoim salonem fryzjerskim zrobił w Paryżu. Też znakomita praca, no i wielu, wielu innych artystów. Bartek Flis, Kowynia, Martyna Czech, wielu innych tych artystów z nowego pokolenia. Warto, na pewno je zobaczyć. Fangora, Kantora, Lebensteina i Teresy Pogorskiej nie potrzeba reklamować, więc dlatego się skupiliśmy na tym nowym pokoleniu. Panie Wojciechu, bo Pana kolekcja jest bardzo ceniona i już była wielokrotnie wystawiana, chyba ponad 20 razy w takich najważniejszych muzeach w Polsce, bo i w Narodowym Muzeum Warszawskim, i w Krakowie, i w Szczecinie, i w Poznaniu. Pan ma taki talent do wybierania tych dobrych dzieł sztuki. Właśnie ja chciałam się zapytać, bo często też te rzeczy, które Pan kupuje, te obrazy, które Pan kupuje, później, parę lat później już nagle są wielokrotnie bardziej cenne i sprzedają się za kilkukrotne ceny tego, co wcześniej było. Jak to się dzieje? Czy to jest przypadek, czy to jest przeczucie, czy to jest talent? To może mama miała takie podobno właśnie wyczucie i smykałkę. No, o mnie to przeważnie w kategoriach tych tenisowych częściej się mówiło, że nie siła, tylko delikatność i technika i precyzja. Albo wrażliwość pewna taka może no, tutaj. W sztuce to wrażliwość. Ale to też jest dobra inwestycja, ale też o czym się mało wiedza mówi. Jest bardzo ważna, czyli to, że od już nie wiem ilu teraz, 40 lat byłem obecny na setkach ważnych, najważniejszych aukcjach w Nowym Jorku, w Paryżu, w galeriach, u kolekcjonerów, prywatnie, no, ciągle wieczorem przeglądanie katalogów, lektura ważnych pozycji o sztuce.
To jest pasja i to odróżnia prawdziwego kolekcjonera od tego, który otrzymuje sygnał, o warto zainwestować w tego artystę. Czyli jaką radę dałby Pan takiemu początkującemu kolekcjonerowi sztuki? Zawsze mówię, trzeba zdobywać to, co się podoba, i kiedy dyktuje serce, to przeważnie okazuje się, że to również jest trafną inwestycją. A kiedy się tak chłodno, z wyrachowaniem próbuje się zdobyć jakiś obraz, czy rzeźbę, czy fotografię po to, aby z tego jakieś profity uzyskać, to często są to inwestycje nietrafione. Także najlepiej kierować się głosem serca i oczywiście wysłuchiwać zdań ważnych postaci, czy marszandów, czy innych kolekcjonerów, czy aukcjonariuszy, no bo w tej chwili w Polsce naprawdę mamy kilkaset osób, czy kustoszów, czy ludzi pracujących w muzeach, którzy naprawdę znakomicie wyznają się na sztuce i korzystać z ich rad, ale decydować się głosem, tak, serca. Na to, no bo w najgorszym razie, jeżeli nawet nie będzie komercyjnego sukcesu, no to przynajmniej zostaniemy w domu, czy w mieszkaniu z pracą, którą lubimy, która nam się podoba i się cieszymy, że ją mamy. A to jest bardzo ważne przesłanie, bo otoczenie, dzieci, znajomi, przyjaciele, coś pięknego na waszej ścianie, a kto to jest, a co to jest, a jak, to w takiej galerii zdobyłem, a wiesz, ten artysta teraz ma wystawę tam, a tam, w Zielonej Górze, czy w Łodzi, czy w Bielsku-Białej, i to następuje taki proces, że jest to przygoda, i to właśnie, która polega na pewnych emocjach, wrażliwości, ale również taka przygoda intelektualna. A do tego jeszcze, jeżeli będzie ten artysta rozpoznawalny i sławny, no to przypadkowo stanie się to świetną inwestycją. Ja mam wrażenie, że Pan też ma taki duży talent do zarażania swoimi pasjami innych ludzi, bo najpierw mówi się, że to Pan spopularyzował tenis w Polsce. Był Pan też jednym z pierwszych kolekcjonerów i właśnie też o tym tenisie powiemy, bo tutaj ja wiem, że fani tenisa mogą czuć się trochę opuszczeni, a będzie książka, taka biografia tenisowa Pana Wojciecha Fibaka, już niedługo się ukaże, za miesiąc, tak? Tak. Świat Książki, wydawnictwo przygotowuje właśnie, będzie wydawać taką pozycję i przez 4 lata pracowałem nad tą książką z Wojtkiem Kukułą i muszę powiedzieć, myślałem, że to w rok się uda, ale bardzo długo trwało. 500 stron o tenisie, ale też trochę o sztuce, trochę o życiu, także... Właśnie, bo tą sztuką też zarażał Pan innych tenisistów, nawet tenisistów swojego Ivana partnera. Lendla, Toma Okera, słynnego Holendra, który do dzisiaj, jego syn prowadzi galerię w Amsterdamie, Okelgary, no ale wiele innych postaci z mojego życia zaraziłem nie tylko tenisem, ale również sztuką. To jeszcze na koniec chciałabym zadać takie pytanie, co jest jeszcze w sztuce, co chciałby Pan odkryć, przeżyć? Czy jest coś takiego, co jeszcze Panu zostało do znalezienia w tej sztuce? Tak odpowiem przewrotnie, że mam nadzieję, że nie, bo ta zmiana od Henryka Musiałowicza przez tam jakieś malarstwo, przez grafikę światową, później przez XIX wiek i takie bardziej, no takie, bym powiedział, konserwatywne polskie malarstwo, które zbierałem, nawet miałem obraz olejny Kopernika, Jana Matejki, przez całą École de Paris, szkołę paryską, później klasykę współczesną, 10 lat prowadzenia galerii w Paryżu przy Cour Albert Premier naprzeciw pomnika Mickiewicza w budynku Céline i przez ponad 20 lat, 23 lata dokładnie prowadzenia galerii przy krakowskim Przedmieściu, która popularyzowała, bo to była taka galeria kolekcji, to nie była typowo komercyjna galeria, tylko właśnie próbowałem przez te galerie i w Paryżu, i w Warszawie popularyzować wspaniałą polską sztukę, bo możemy być z niej dumni. I mieliśmy kiedyś Piotra Michałowskiego,
Tadeusza Makowskiego, później Tadeusza Wróblewskiego, no, wspaniałych artystów, a dzisiaj to nowe pokolenie znowu no, zachwyca świat. I dalej panu świetnie idzie promocja tego nowego pokolenia, właśnie poprzez takie wystawy jak ta w Toruniu. Do grudnia jeszcze można ją zobaczyć. Warto się wybrać, jeśli chcecie poznać drugą miłość albo pierwszą pana Wojciecha Fibaka oprócz tenisa. Dla wszystkich tenisistów też polecamy, także... Tak, jeżeli ktokolwiek myśli, że łatwo zdobyć pracę Karoliny Jabłońskiej czy Agaty Kus, czy Kręcickiego, to, czy Agaty Słowak. Nie, my czekaliśmy dwa lata na to, aby w końcu uzyskać dwa lata na Agatę Kus, dwa lata na Agatę Słowak, dwa lata na Kręcickiego. To nie jest tak, weszliśmy do galerii Raster, wystawa Jabłońskiej, czy mogę kupić? A zapiszę pana, będzie pan na 44. miejscu. Więc co to znaczy? No za 3 lata być może panu się uda kupić. No panu z pana nazwiskiem? Na szczęście usłyszał mój głos i nazwisko dyrektor Michał Kaczyński i zszedł na dół no i powiedział, Wojtku, powiem artystce, może Karolina, może z wystawy, może coś się uda. Ale tak naprawdę to akurat się udało, ale z innymi nie czekaliśmy tak grzecznie w kolejce. Dlatego warto oglądać takie prace też na wystawach. Panie Wojciechu, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mogę zamknąć ostatnim zdaniem? A proszę bardzo. Proszę bardzo. Moją dewizą zawsze było zdobywanie, i to od zawsze, wybitnych prac, wybitnych artystów. Dlatego zaprasza pani właśnie... Na wybitną wystawę. Wystawę, i to nie, że ja, tylko właśnie... Prace mówią artystów, same za siebie. Tak. Bardzo dziękuję, panie Wojciechu. Dziękuję za zaproszenie. A państwa zapraszam na kolejny odcinek Za obrazem.